Hej, z tej strony Maciasty i chcę na początku powiedzieć, że na moim Discordzie obecnie trwa konkurs na tego to kałacha lub właściwie jakiś inny skin, który możesz, słuchaj, wygrać totalnie za darmo, bez żadnych ukrytych tak naprawdę kruczków. Wystarczy, że wejdziesz na Discordę i zareagujesz jedną emotką i to właściwie tyle. Kwestia taka jednak, że możesz przyczynić się do lepszych nagród w przyszłości, jeżeli filmy po prostu będą się lepiej pozycjonować, zdobyć większe po prostu zasięgi, ogólnie odbiór będzie lepszy, to nagrody również będą lepsze. Także zachęcam Cię do aktywności, czy to lajka, suba, czy właściwie komentarza, a teraz przejdźmy, słuchaj, do odcinka, o który prosiło mnie właściwie duża część z Was, czyli najtańszy ekwipunek złożony z czerwonej jakości skóry. Niestety nie wszystkie broni posiadają takiego skina, jak na przykład TEC czy SG553, ale na pewno sobie tutaj, słuchajcie, poradzimy. To, co na pewno będzie ciekawić wszystkich, to ceny takowych skinów, skąd zostały wzięte, skoro Buff163 nie działa, lub czemu są one tak dużo tańsze niż te steamowe. Cóż, ceny brane są z naszych zachodnich marketów, czyli chociażby GamerPay, CSFloata czy T-Marketa, ale pewnie i inne markety by się tutaj mogły ująć i brane są po prostu najniższe ceny akurat tego danego dnia, kiedy to wszystko sprawdzałem. Także jaki jest najtańszy set rękawicy-noża, skoro już wiemy wszystkie podstawowe informacje? Cóż, to miejsce bez wątpienia należy do zielonego połączenia rękawicze Crazy Green oraz Boreal Forestów do Shadow Daggersów. Nie czuję, gdy rapuje, wiecie, o co chodzi. I w tym wypadku akurat złożyło się tak, że jest to zielone połączenie oraz dodatkowo stan tych przedmiotów, jak widać, jest odpowiednio Battle Skirt oraz Field Tested. Oczywiście, kiedy wy to będziecie oglądać, ta różnica może być nieco inna i na przykład inny stan akurat będzie tym najtańszym. Tutaj po prostu ta granica jest dosyć cienka. Taki zestawik mimo wszystko kosztuje około 488 zł, czyli niecałe 500 ziko, ale czy jest on git? No to raczej kwestia sporna. Ja osobiście wolałbym wziąć sobie jakiś jeden nożyk za około 5 stówek. A, no i nie wiem też, czy widzicie, ale wrzuciłem też tutaj różnych agentów, bo de facto oni też mają go nie patrzeć swoją jakość. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins, na której możesz otworzyć szeroką gamę skrzynek do CS-a i przeodzieć się w naprawdę fajne skinki. Z kodem Maciasty dostaniesz, słuchaj, 10% bonusu do swojego depozytu oraz $0,5 na otworzenie swojej pierwszej skrzynki na stronie. Metod płatności, jak widzisz, jest wiele, po karty, bliczka czy nawet i skiny. Na stronie znajdziesz również darmową skrzynkę, którą możesz otworzyć sobie raz dziennie, w której masz nawet szansę wytrafić kosę. Strona poza skrzynkami w naprawdę każdym przedziale cenowym oferuje częste eventy, w których możesz wziąć udział, case battle, by zmierzyć się z innymi graczami, czy exchangera, na którym możesz wymienić swoje skiny. Sprawdź CSGO Skins w linku w opisie, a my wracamy do materiału. Po stronie Deru jest to, słuchajcie, pan Mulik, natomiast po stronie CT pani Commander Dead Cold. Nie kosztują oni majątku, ale są czerwonej jakości skinami, więc chciałem to po prostu tutaj ująć. Jeżeli chodzi natomiast o kałacha, bezprecedensowo jest to Legion of Anubis, który, uwaga, kosztuje zaledwie 11,5 zł, co prawda stanie Battle Skirt. Sprawi to, że skin będzie co prawda zadrapany, ale jeżeli się pofadugujemy, to i takiego z przysłowiowo no niewielką ilością ryzy dorwiemy. Oczywiście ta niewielka ilość ryzy będzie widoczna, jednakże w porównaniu do takiego wysokiego po prostu floatu będzie to niebo a ziemia. A w przypadku, kiedy no chcemy możliwie jak najmniejszym kosztem to wszystko uzyskać, jest to całkiem fajna sumka. Do M4 jest to, słuchajcie, Desert Strike za około 11 zł, natomiast w zamienie za 37 zł mamy Hyper Beasta w stanie Battle Skirt. Jeżeli mam być totalnie szczery z wami, to różnica tej jakości skina jest totalnie kolosalna, bo jakby nie patrzeć, mamy do czynienia z tymi samymi skinami, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jednak jeżeli porównać sobie, który jest ładniejszy, to bez dwóch zdania ten drugi. Dali mamy AWP i tutaj padł na Chromatic Aberration, znaczy padło. Jest to po prostu najtańsza opcja do czerwonej awki za jakieś 15 ziko, także całkiem nieźle myślę. Do Scouta jest to natomiast, słuchajcie, Dragonfire, natomiast do USPA The Traitor. No i plusem tego USPiga jest oczywiście to, że mimo iż w stanie Battle Skirtu różni się jedynie tak naprawdę jasnością w porównaniu do innej jakości, także kolejny skin, na którym możemy fajnie zaoszczędzić, jeżeli nie chcemy wydawać dużo. Zamiennikiem oczywiście do P2000 będzie Fire Elemental, ale no jest to właściwie jedyna czerwona skórka w tym wypadku. Do Glocka dalej mamy, słuchajcie, Wasteland Rebela w stanie Field Tested i właściwie tutaj stan Battle Skirt i Field Tested są na prawie tym samym poziomie, więc właściwie możecie wybrać jeden lub drugi w zależności jak bardzo tematycznie chcecie odzyskać ten wastelandowy klimat. P250 ze skinem Sea Later i to samo możemy powiedzieć o jakości tego skina, czyli papa, do widzenia, ponieważ stan Battle Skirt nas rozpieszczać tutaj nie będzie. Tak jest pierwszym, słuchajcie, skinem, który nie ma skórki jakości czerwonej, a trochę w sumie szkoda. Do Face natomiast jest to Angry Mob, ponownie w stanie Battle Skirt, zresztą jak widać, natomiast na CZ-ce Victory tego stanu zużycia już aż tak widać nie będzie, a mamy tutaj do czynienia z najgorszym stanem de facto. Do Digilka najtańszym skinem jest Ocean Rave i ponownie tutaj jednak ujmą jest ten stan Battle Skirt, który posiada no dużą ilość rys, natomiast za mnie trafimy na R8 Fade w stanie Field Tested, która co ciekawe nie wygląda tak źle, jak moglibyśmy się spodziewać, patrząc, że jest to stan Field Tested. Oczywiście posiada jakieś pojedyncze rysy, ale nie rzucają się one tak w oczy. Potem byłyby beretki oraz SG553, no ale te bronie nie posiadają skórek czerwonej jakości niestety. Do Auga natomiast już
już coś wynajdziemy. A dokładniej starą skórkę Camelon, do Galil natomiast będzie to Chatterbox, a do Famasa Roll Cage. I w przypadku tych trzech skórek akurat Galil wygląda najlepiej, ale są tutaj, można powiedzieć, taką odwrotnością tego wszystkiego, czyli po prostu stan Battleskirt skrywa więcej i po prostu oferuje więcej jako skórka. P90 dalej, czyli sekcja PM-ów idealna do Rushu B, będzie Asimov. W tym wypadku niestety w stanie Battleskirt, ale stety za jedyne 14 zł. Do Maga Cięć natomiast jest to bardzo fajny Neon Raider. Uwaga, stanie Field Tested, także bardzo obdrapany być nie powinien. Dalej mamy MP9 Starlight Protector i teraz uwaga, bo musimy się skupić. UMP skina czerwonego nie posiada. Natomiast dalej MP7 posiada skórkę i jest to Bloodsporcik, ale zamiennikiem, czyli MP5, już niestety nie uraczymy żadnym skinem. Bizon natomiast posiada skórkę Judgment of Anubis i wszystko, co jest już dalej potem, za wyjątkiem Obrzyna, skórek czerwonej jakości nie posiada. A więc jest to Mach 7 Nova XM Negev M249 Scar czy G3G1. Natomiast jeżeli chodzi o tego Obrzyna, jest to, słuchajcie, Krakenik, czyli naprawdę bardzo fajny skinek. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o skiny jakości czerwonej. Jak widzicie, brakuje tutaj paru broni, jednak są to raczej sytuacyjne bronie, aniżeli takie, którymi gramy non-stop. Jeżeli chodzi o kwotę tego wszystkiego, trzeba by wydać mniej więcej 753,78 zł, ale jeżeli mam być szczery, zapewne około 800 zł wystarczy wam, byście byli w stanie pokryć wszystkie, a przynajmniej większość skórek w jakości Field Tested, czyli takim, które eliminuje zapewne 80-90% rys, które obecnie są widoczne. Także oto macie najtańszy ekwipunek złożony ze skórek jakości czerwonej. Możecie dać znać, co byście chcieli zobaczyć, słuchajcie, następnym razem. Ja te wszystkie komentarze czytam, ale muszę was ostrzec, że mam dosyć ciężką sesję obecnie, także moje najbliższe 2 tygodnie są wręcz zawalone bez jakiegoś wolnego czasu. Także proszę o chwilę cierpliwości, mimo tego jednak, słuchajcie, dzięki i trzymajcie się, cześć!